W tej chwili bez uprawnień można już pływać naprawdę całkiem dużymi łódkami, zarówno żaglowymi, jak i motorówkami z silnikami o małej mocy. I tam nie jest potrzebne zdobycie patentu, nie jest potrzebna nadzwyczajna wiedza. Podstawowe zasady ruchu na szlaku wodnym to są takie, że jest ruch prawostronny, czyli jeżeli mamy motorówkę płynącą z drugiej strony, to zbliżamy się do prawej strony szlaku, ona nas mija po lewej stronie, my mamy też lewą burtą, patrzymy na nich. Jeżeli jest to łódka, która jest mała, która służy do rekreacji, do zabawy, to wiadomo, że ustępujemy statkom dużym, a przede wszystkim dlatego, że one pracują na wodzie, czyli wszystkie jednostki pracujące mają pierwszeństwo. Rzeki inaczej się zachowują niż kanały, gdzie nie ma przepływu wody. Jest tutaj prąd, są budowle hydrotechniczne, są takie miejsca, gdzie trzeba zachować szczególną ostrożność w pobliżu jazów, w pobliżu śluz. Panie Wojtku, dwa słowa na temat patentów motorowodnych. Ostatnio zrobiło się modne posiadanie kolejnego dokumentu ze zdjęciem, który tak naprawdę spełnia funkcję prawa jazdy. Nie jest to sprawa skomplikowana. Ja bym powiedział, że patent jest w zasięgu każdego chętnego. W tej chwili w Wrocławiu powstał Dolnośląski Okręgowy Związek Motorowodny. Większość klubów, które zajmuje się szkoleniem motorowodnym, zgłosiło swój akces do tego związku i myślę, że będzie można bardzo łatwo skorzystać ze szkoleń. Ile kosztuje kurs łącznie z egzaminem? Ceny egzaminu i patentów są niestety narzucone. Egzamin kosztuje 200 zł, 50 zł patent, przy czym osoby uczące się, uczniowie, studenci mają 50% zniżki. Natomiast kurs kosztuje przeciętnie około 300 zł. Ile czasu trwa szkolenie? Takie, żeby rzeczywiście ktoś, kto wsiądzie na łódkę, już potrafił się nią posługiwać. Proszę pana, jest szansa zrobienia także nawet kursu w ciągu jednego weekendu. Oczywiście egzamin jest następnym terminem i wtedy są to intensywne dwa dni pracy. No tak, ale już trzeba wtedy troszeczkę wcześniej wiedzieć, potrafić taką łódką się posługiwać, bo chyba wsiąść i w ciągu jednego weekendu zaliczyć cały kurs, to chyba nie do końca tak, jak powinno być. Proszę pana, no niestety jest pewna wiedza teoretyczna, którą trzeba opanować poza tymi godzinami. Natomiast jeżeli chodzi o pokazanie podstawowych umiejętności obsługi silnika, obsługi motorówki, sterowania, to naprawdę można to zrobić w ciągu tych dwóch dni intensywnego szkolenia. Gdzie we Wrocławiu taki patent zdobyć można? Można skorzystać po prostu z internetu, wrzucić hasło kursy motorowodne Wrocław, otworzą się strony klubowe, otworzy się strona okręgu motorowodnego, wszystkie informacje są na miejscu.